To chyba czas zacząć drugi odcinek, tak wychodzi. Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzenol Garaż. Jestem na takim etapie. Zdjąłem te złączki tutaj. Tutaj to jest lutowane. Polutowane te, to może fajnie się zlutuje. Tu do łączenia tego zastosujemy takie... No tu słonko. Zastosujemy takie łączniki. One są... poleciał. One są z cyną, z pierścieniem cynowym i dwoma pierścieniami uszczelniającymi. A ponieważ to wyjdzie po tej stronie, to gdzieś wyjdzie tu w tym miejscu, więc no niech to wyjdzie, nie będzie usztywnione. To tak samo, nie? Zalejemy cyną i tu damy troszkę jakiegoś topnika i to tu zlutujemy. Ale żeby to zrobić, słuchajcie, potem nie przepchacie tej gumy, nie? A ta guma uszczelniająca tutaj w drzwiach, no to musi być gdzieś tu w tym miejscu, więc trzeba ją przez to wszystko tutaj przepchać w tej chwili, bo przez te tulejki to na pewno nie przejdzie, a teraz to nie wiem, no zobaczymy. Następnie robimy zdjęcia dokładne tego tutaj, tak jak te piny tutaj siedzą w gniazdach. Ja to sobie też nagram jakby co. O, patrzcie tu i patrzcie tu. Kolory takie, a nie inne. Można sobie też zapisać. I rozpinowujemy to. Wyciągamy to na tą stronę, robimy to naprawę, tasiemkujemy, układamy tą wiązkę, przeciągamy nową gumę i zakładamy wtyczkę i wszystko spinamy. To muszę chyba tutaj puknąć młotkiem, nie? To takie, to wystaje. No bo to ktoś, nie wiem, podważył z tamtej strony, tego nie ma. To co? Rozpinujmy tą wtyczkę, nie? Fioletowe zabezpieczenie, to tu. Myślę, że tu trzeba będzie wsadzić. Klik. Jak chcecie, to możecie wyjąć całość. Bierzemy wypinak do pinów, wyjmak, wypinak. Zdjęcia porobione mam. To, co niepotrzebne, to od razu usuniemy. Ten niebieski, to jest drugi. Cyk, cyk. Jest, takie piny kwadratowe. Tu już coś znalazłem, że coś jest urwane, zobaczcie. Tu się coś urwało, nie wiem skąd jeszcze. Tu jest pusty pin, więc to chyba będzie stąd. Ale muszę zweryfikować, czy ta masa idzie z pinu tam 20 któregoś. Urwało się. No takie cudaki. Ten niepotrzebny. Następny. Klik. No wiesz, kuziomek. No i tak wszystko trzeba wyjąć, no. Nie ma co. Te tutaj, ten co się urwał, czy ja go wyjmę? Jak ja go wypcham? Urwał się szeroki? Nie. Uwaga. No. To już jest szerszy taki pin. Weźmy to. Tak, to są szersze. To jest ten. Nie chcę skurczybyk wyjść. No kurwa, nie chcą wychodzić. Te małe wyszły, a te... No kurczę. Jest kłopot. Te duże tak nie chcą wyjść łatwo. Nie ma tu innej blokady, nie? Ale słabo się nawet wklikują te. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy ja to nagrywam. No mam, zagniatam. No dalej nie chcę wejść. Wypychacz nie chce wejść dalej. Co mam? O, wyciągnąć. Dobra, ten wyjdzie. Następny. To są głośniki, chyba nie. Następny chyba. Ja też go rozginam. Wyjdzie? Wyjdzie. Tego nie mogę widzieć. O kurwa, on nie wyszedł. Przepraszam, on się wyciągnął z tego pina. Kto to zagniatał to? No jak ja mam wyjąć te piny teraz stąd? Będę dłubał zaraz w tych gniazdkach i rozwalę te gniazdka. Czym to wyjąć? O, jest. To się.
Ja tego nie mam za co złapać. Czekajcie. Nie chcę. O, ja mu pomogę. O, już wylazł. No to słabe te piny są tutaj w tych. Trzeba je pozagniatać. Zobaczcie, ile roboty się robi. Jak raz coś jest źle zrobione, to potem ile jest poprawiania. Który wyciągam? Brązowy. Jest. I czerwony z tych dużych, i duże są załatwione. No, widzicie. Nie jest tak hup-siup. Czerwony. Nie wiem, co tu się nagrało. Co się nagrało, to wam rzucę. O, jest. No i dobra, no i tak samo teraz trzeba wywalić ten cały rząd. A tego jeszcze małego, czekajcie, tu jest ten, co się urwał, ten lutowany jakiś taki bezsensowny. Zobaczymy, czy da się go tu wypchać. O, wylazł cały. O. To się do niego lutował, a potem przewód nie wykorzystał. No dobra, zniszczone trochę. No i te to wychodzą, no widzicie jak, nie? Pyk. Tylko nie chcę ich ciągnąć, bo one, żeby tu, że nie są jakoś słabo pozagniatane. Dobrze niby. Czy słabo? Ja je poprawię wszystkie. Dobra, wyciągam. I wyciągamy tą wiązkę tutaj na wierzch. Będziemy zgrzewać te przewody. Tymi rurkami, nie? Tymi szybko termo coś tam. Rzadko to używam. Zobaczymy, jak się sprawdzi. I zobaczcie. Rozpinowane tutaj. Przeciągnąłem na tą stronę. Nie wiem, czy to jest jakiś fabryczny zestaw, był naprawczy, czy ktoś to robił ręcznie, czy coś. Słuchajcie, przy mocniejszym pociągnięciu te piny się wysuwają z kabelki spinów i te przewody trzeba od nowa będzie robić. Tutaj trzymam, tamte dwa to są te dołączenia. Trzy mi się wysunęły. Przy takim średnim pociągnięciu, nie? Także dobra, idę po zaciskarę, wszystkie tutaj pozaciskam je jeszcze raz fabrycznie. Tu założę trzy nowe. Możemy się brać za zrobienie tego tutaj łączenia. Jak widzieliście, wszystko mamy załatwione. Tutaj plus te dwa, nie? Teraz tą gumę by trzeba było przesunąć tutaj za te węzły, nie? I teraz wam powiem tak. Przesunięcie tej gumy to nie jest taka prosta sprawa. Ona tak się klei tutaj, nie? Ja na to używam tak. Spryskuję tą gumę od tej strony. Słuchajcie, to jest olej maszynowy zwykły tam. Trochę wiązeczka, odrobinę, naprawdę. Tutaj, żeby ona się przewinęła, więc trzeba wytrzeć, będzie ślisko. Cyk, i ta guma. Jeszcze. Jak się wytarła, zobaczcie, no to znowu. Jak się wyczyściła, oto. Nic tym kabelkom się nie stanie. Jak będą zatłuszczone. I jedziemy. Fu. O, myślę, że gdzieś tutaj by było ok. No i teraz przez nią trzeba przepchać te dwa. No tak. Tak. Żeby tu był. I ten tutaj przejdzie, ten kosmaty. I tu je zaraz lutujemy, nie? Tą rządką. Zobaczcie, jak pyta. Także jakbyście mieli problem, troszkę smaru. Kto nie smaruje, ten nie jedzie. No wyjdź. Nie chcę wyjść.
chcę tego ciąć, bo nie chcę ich skracać, jak najmniej skracać, nie? No tutaj ciach, 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 jest. O. I to teraz można nawlec w to tak naprawdę gumę, tą do drzwi, tą harmonijkę. I już. I zapinować tak, jak było, nie? Nie pinujcie teraz, broń Boże, z rozpędu. Ciach, 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 bo nie wsadzicie znowu harmonijki. Ale teraz to, jak myślicie, przedłużyć to do długości tej wiązki? Tu jest tak mniej więcej jakoś jest. Chociaż one i tak wszystkie nie są równe. Czy po prostu tak po chamsku to zlutować? Jeżeli to tym złączę, bo jeżeli tak zrobię, to to będą dwa miejsca łączenia, nie? A mam tylko dwie czy trzy rurki, nie mam czterech takich rurek. A jak połączymy tak, no to będzie no to krótsze o te 3 cm. O, tak to się wsadza, tą rurkę i tą tyną się tu zalewa, nie? To Wam pokażę w szczegółach. Ale tak robimy, czy przedłużamy? Tu nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo to i tak po tej stronie, o, załóżmy, będzie tak zwinięte w taką pętlę, te od spodu, tu przyczepione i czy tutaj gdzieś. Tak robimy. Tak robimy. Dobra, idę się przygotować. Przynieść trochę jakiegoś topnika, posmarujemy, założymy rurkę. To jest wszystko po tej stronie, tak? To mamy po tej. Już tą gumę, tak? To pójdzie już tam, czyli możemy to zlutować. No to zobaczcie. Mam nałożoną tą rureczkę. Tu mam te dwie końcóweczki. Tak rozczapierzyłem i no, wkręciłem w siebie w taką małą baryłeczkę. Tu mam jakiś topnik. Nie wiem, co za topnik. Wlejmy w to topnika. Niech tam do środka wleci. O. To na to połączenie. No i co? Nasuwamy dokładnie tą opaską cynową na nasze złącze i co? I jechamy, nie? I co? Myślicie, że to już? No rozlała się ta cyna tam w środku. No ile to jest dobre, mocne, nie wiem, to, co to jest w ogóle, słuchajcie, co to jest za materiał, że on pod wpływem opalarki normalnie przeżył, nie? No dobra, no okej. Mechanicznie tutaj będzie gorzej, bo tutaj są końcówki już pocynowane czymś. Te, one są w cynie. No to dobra, to może ta cyna łatwiej je zleje. Spróbujmy ten drugi. Nie, to musi wystygnąć. To się robi takie nieprzezroczyste teraz. A tu się ładnie zalało, uszczelnione jest na maksa, Wam powiem, na pewno. Te kulki niebieskie, klejowe. Widać to? Widać. No. Także do grubych przewodów to jest w sam raz. Dobra, spróbujmy zrobić drugą. To na przyspieszonym. Nie można za długo grzać z takiego bliska, bo się ta rurka zaczyna roztapiać. O, ale już złapała. Się robi taka miękka, widać. A tu się pięknie, pięknie rozlało. Jeszcze się ta cyna nie zastygła. O, już zastygła. Złapała obie części i to na maksa. Elegancko, Wam powiem. No i dobra, i mamy dwa takie kwiatki. I co teraz? Guma. Guma i pinujemy według zdjęcia, które mieliśmy. No, żeby zapinować, kochani, no to muszę mieć zdjęcie z telefonem, więc nie mogę nagrywać. Każdy z tych pinów przed wsadzeniem do góry. Tak wszystkie trzeba zrobić, bo one były rozginane przy wyciąganiu i tak dalej. Po paru chwilach tak to wygląda. Tu, moi drodzy, trzeba zwinąć tą taśmę, bo potem nie będziecie mieli jak tam, bo ona będzie tam w środku, nie? Więc
Tu wyrównujemy piny mniej więcej, one i tak się równomiernie we wtyczce rozłożą. To mamy po tej stronie tej gumy. Tą gumę, żeby przesuwać, słuchajcie, smarujemy, cały czas smarujemy, to jak nasiąknie olejem, dobrze, będzie bardziej odporne. Tą gumę, jak już ustalimy z odległość, to tutaj też zawiniemy. Ale teraz trzeba to co? Przepchać. Te piny tu wszystkie rozgiąłem, tak? Wszystkie są ponownie zaciśnięte. Zaraz, o, ten taki krótszy wyszedł. Jeden. Że jeszcze go pociągnę. I przewlekamy, no to potrzebuje dwie rączki. No kochani, no trzeba wsadzić tu i wyjść tą dziurą, nie? No i już, szybka akcja. Przepchnąłem. To jest, słuchajcie, za krótkie i niewygodne, żeby tu założyć jednocześnie gumę, tą harmonijkę i jednocześnie pinować to, nie? Do wtyczki. Więc spokojnie sobie możemy wepchać tą gumeczkę tam, razem z tym wszystkim. O, chociaż tam jest, wiecie co, to tam jest ramka szyby, a potem ja tego nie wyjmę. No chociaż tyle, no nie wyjmę. Dobra, spokojnie, tu dołem przejdzie, czy górą. O, żeby mieć chociaż tyle. Nawet jeszcze. No i dobra, teraz możemy sobie założyć gumę. Wyjąć swoje, popatrzeć na swoje zdjęcia, które robiliście, jak to było zapinowane. No jak pinujemy, jak ramka jest wyjęta, no to po prostu pin w gniazdko, pin w gniazdko, pin w gniazdko, nie? A w międzyczasie, zanim zaczniecie pinować wtyczkę, to powiem Wam, czeka Was przednia zabawa. O, ja już jestem przy końcu. Czeka Was przednia zabawa z wepchaniem tych wszystkich pinów. O, muszę naprostować teraz w tą cienką szyjkę tutaj, nie? Teraz tak, jak jest zaczep? Trzeba obrócić, nie? Bo tu na dole jest zaczep, a u góry jest zatrzask. No i teoretycznie to można by tutaj wsadzić. Jak się to wsadza? No to ma tylko dwa zatrzaski i nic więcej. Kończymy pinować, moi drodzy. Tu już mam pin, cyk, ten ma być tu. Ori klik, wszedł i ten brązowy masa ma być tu, w ostatnim. Skrzydełkami pamiętajcie, tutaj, nie? Tu i tam. Nie w poprzek, tylko skrzydełka tak lecą, no bo piny wchodzą tak, nie tak, tylko tak. Trochę czasu, powiem Wam, to wszystko jest czasochłonne, to nie jest tak hop-siup. O, no i to jest ten, co tak trochę ciągnie, a to będzie obrócone. Moi drodzy, ta wtyczka będzie szła. Czy ja mogę to zapiąć tak sobie tu na wprost i to na razie zostawić, bo to trzeba wepchać tam do środka, nie? O, i tam będzie, dobra. Ale na razie zapnijmy sobie wtyczkę, zobaczymy, czy chodzą lusterka teraz po tym podpięciu. Ta wtyczka była sobie tak tutaj do góry, no nową gumą to tak niefajnie, trzeba wepchać to do środka. O, widzicie chyba, co ja robię, nie? Wtyczkę. A nie, wtyczka będzie tak szła. O. Tutaj ją jeszcze obkręcimy odrobinę, żeby ten brązowy, krótki, to tak wyszedł, szedł tędy. No i gitara. A ta tędy. No ileś lat pojeździ. Pamiętajcie, to te przewody, nie wiem skąd one są. Po prostu tu były. A ja to będę powoli wyciągać tu, nie? No to w sumie nie muszę tego wpychać, chociaż, bo to mi się zaraz zatrzaśnie. W sumie, bo mi to przeszkadza teraz. Trzeba teraz tą gumę tutaj, ją wepchałem. Ja muszę tutaj przeciągnąć na tą stronę. O, jest. Guma jest. No i co? Wtyczka. Nie widzę, już się robi wieczór, kurde, cały dzień to robię. Powinno być dobrze, nie? Dobra. Piny nie powychodziły nigdzie, bo to w sumie mogę już na stałe zablokować, nie? To blokujemy tą wsówką, z której strony ona była, z tej. Tutaj jest jakieś takie,
co tutaj, taki ząbek jakiś dziwny łamany, czy co? Co, wchodź tu. O. Klik, zablokowane. Zapinamy tą wtyczkę. Cyk, zapinamy wajchę, coś tu tak się krzywo zapięło. Klik. No i co? Co my tu mamy? Przełącznik jakiś mamy? Mamy. To są piny całe. Dobra. Zapłon. System informacji. Jeżeli chodzi o stanę depozytową. Podaję otwarcie drzwi, zobaczcie. Dobra, uwaga, lusterka lewe. No nie. Dobra, jutro może będzie przełącznik nowy. To co, moi drodzy? Nie zamykam tego, dopóki nie zamykam tego tutaj. Dopóki nie zrobimy tamtych drzwi. Bo nie wiadomo, co się zadzieje, czy tamte drzwi będą reagowały na te drzwi. Ciekawe, czy tu działa podnoszenie. Bo to byśmy na tym zakończyli ten film. Tu mam wiązeczkę ładnie zrobioną. Tu jeszcze teraz tak. To trzeba będzie ułożyć, bo nie podoba mi się, że to jest takie naciągnięte, ten brązowy, widzicie? Ten jeden taki się naciągnął. Nie wiedziałem, że będzie na skraju. On tak się naciągnął, to jest ten. No nie przewlekę go na tamtą stronę, tutaj można by go skrócić. On był już krótki, patrzcie, czyli ktoś go... Ej, no nie podoba mi się. Co prawda ja tą wiązkę całą mogę tutaj wysunąć, nie ma problemu, nie? O, zobaczcie. O, tyle. Ja sobie tutaj zamknę na spokojnie. Za dużo nawet. No to wyszło, że ona wychodzi dołem. Tak, tu jest zamknięcie dołem. Tam, aż tam. No dobra, trzeba będzie to ułożyć. Ale to teraz, ja spokojnie mogę sobie zamknąć drzwi teraz. O, bo tego wariata mogę zatrzasnąć, ale nie będę zatrzaskiwał. Niech on tutaj sobie siedzi. I mogę drzwi sobie przymknąć. I nie będę tego zwijał, słuchajcie, jak tam długości nie dobierzemy. Ale żeby to zamknąć, to musimy tamte drzwi rozwalić i zobaczyć, co się dzieje w tej samej wiązce z tamtej strony. I to na ten odcinek starczy. Spotykamy się przy tamtych drzwiach. Zabawa trwa dalej.